Czy złoto jest pieniądzem? Nie, to metal szlachetny. Nawet jeśli było pieniądzem przez 6 tysięcy lat, ktoś to odwrócił i usunął prawo ekonomiczne. To składnik majątku. Błędem jest myślenie, że złoto podlega spekulacji. Że powoduje panikę na rynkach finansowych i wielki kryzys. To nieprawda. Porównuje się je do akcji. To nonsens. Większość nie ma o nim pojęcia. Największym błędem jest myślenie, że już nie jest pieniądzem, bo tak powiedział urzędnik, prezydent po 4000 lat. Kto zna się na historii i ekonomii, wie, że to absurd. Złoto. 6000 lat ludzkiej obsesji. Żaden inny składnik aktywów finansowych nie budzi takich kontrowersji. Dla wielu złoto to jedyny prawdziwy pieniądz. Przez tysiąclecia przetrwało inne środki płatnicze. Nazywam się Grant Williams. Opowiem, jak stało się pieniądzem, jak się je produkuje. Zbadam, jak działa w dzisiejszej gospodarce. Przyjrzę się historii waluty złotej, obrotowi złotem na świecie i jego bezpiecznemu przechowywaniu. Mam nadzieję, że uda mi się wykazać, dlaczego ten żółty kruszec tak fascynuje ludzkość od tysięcy lat. Odcinek pierwszy. Złoto zaistniało w społeczeństwie jako pieniądz tysiące lat temu, gdy tylko zostało odkryte. Jak znalazło się w centrum finansowego wszechświata? Złoto było pieniądzem przez 4000 lat. Co fascynujące, jeszcze 100 lat temu nikt nie wiedział dlaczego. Stanowiło właściwość rynku. Królowie Judei nie powiedzieli pewnego dnia: używajmy złota. Wyszło z samego rynku. Historia świata to historia złota, powiedział kanadyjski miliarder Eric Sprott. Dzięki trwałości i rzadkości miało wartość przez wieki historii. Gdy stopione żelazo formowało jądro Ziemi, pociągnęło ze sobą większość złota, które mogłoby pokryć planetę warstwą 33-centymetrowej grubości. Najdawniejsze cywilizacje widziały w nim nośnik wartości, środek wymiany i piękną rzecz. Dla Egipcjan symbolizowało słońce, bogów, władców i życie wieczne. Inkowie nazywali je łzami słońca. Homer opisywał je jako bogactwo człowieka i chwałę nieśmiertelnych. Po raz pierwszy posłużyło za pieniądz 700 lat przed naszą erą w formie monet wybijanych przez kupców z Lidii z Elektrum, naturalnego stopu złota i srebra. Właściwości złota pozwoliły templariuszom stworzyć pierwsze banki w Europie XIII wieku. Przechowywano w jednym, a pożyczano w drugim podczas podróży. Powszechne uznanie wartości złota pozwoliło zbudować gospodarkę ponad granicami, podbijać nowe lądy i handlować na całym świecie. Dziś po raz pierwszy w historii na złocie nie bazuje żadna waluta. Dlaczego więc utrzymuje wartość? To nie jedna z form pieniądza, środek wymiany i przechowywania wartości inny niż pieniądz fiducjarny czy kryptowaluta. Rynek złota obraca co dzień miliardami, więc nie uważać go za pieniądz byłoby błędem. Dawniej złoto było jedynym, ale to przeszłość. Konkuruje jako waluta. Jest wypłatą, nie obietnicą wypłaty. Większość pieniędzy
pieniędzy to obietnica. Most money is a promise to pay rather than being payment in and of itself. Złoto jest niezwykle ważne, bo jako jedyny pieniądz przetrwało w historii przez wieki, 2000 lat. Rządy zawsze niszczyły wartość pieniądza fiducjarnego, papierowego czy srebrnego w czasach rzymskich do takiego stopnia, że stawał się bezwartościowy. Złoto jest dziś ważne jako środek przechowywania wartości. Obecnie mamy niedobór takich niezawodnych środków. Złoto, w odróżnieniu od aktywów finansowych, jest rzadko spotykane. Niezależne. Nie jest niczyim zobowiązaniem czy odpowiedzialnością. Nie wymaga zatwierdzenia jako dobre, złe albo neutralne. Nie podlega odmowie realizacji. Jest tym, czym jest. W dobie finansjalizacji i sekurytyzacji wiele obszarów, nawet nieruchomości, przekształcono w papiery wartościowe będące zobowiązaniem, tytułem, w którym pośredniczą liczne instytucje finansowe, ale czasem nie działają. Złota nie da się powielić przez włączenie prasy drukarskiej czy dodanie zer w księgach rachunkowych. Dlatego jest lepszym pieniądzem. Dlaczego Stany Zjednoczone mają go 8 tysięcy ton, MFW 3 tysiące, Rosja potroiła rezerwy w ciągu dekady, a Chiny kupują je na potęgę i nie eksportują? Powody, dla których złoto jest pieniądzem, są stałe od wieków. Choć ku dezorientacji wielu bazują głównie na wierze, wiara w fizyczny obiekt sprawdza się od zarania dziejów bardziej niż wiara w system finansowy, wyczarowujący jednostki walutowe z niczego wedle woli. Co szczególnego było w złocie i srebrze? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć tablica Mendelejewa i czerwony marker. Na początek usuńmy gazy. Tlen ani argon nie może być pieniądzem. Na drugi ogień idą pierwiastki rozpuszczalne w wodzie lub reagujące z powietrzem, korodujące lub palne, nie nadające się do trzymania w kieszeni. W sumie 56. Eliminujemy też te radioaktywne. Nie chcemy, by pieniądz nas zabił. To kolejne 45 pierwiastków. W ten sposób zostaje nam 5 metali szlachetnych. Złoto, srebro, rod, platyna i pallad. Rod i pallad odkryto dopiero w XVIII wieku, a platyna topi się w 3000 stopni, co przekraczało możliwości dawnych pieców. Zostaje więc złoto i srebro. Właśnie je ludzkość traktowała jako środki przechowywania wartości i wymiany. Choć złoto nie służy już za walutę, jako środek przechowywania wartości nie poniosło uszczerbku, ale każdy majątek trzeba chronić. Wielu uważa magazynowanie złota za drogie i kłopotliwe, ale jest inaczej. Jak kupić złoto i gdzie je najbezpieczniej przechować? Musi pozostawać poza instytucjami, którym służy jako zabezpieczenie na wypadek problemów i w sposób umożliwiający dostęp właścicielowi. Wiele osób, w tym ja, woli trzymać złoto w skrytkach i poza polityczną jurysdykcją, w obrębie której żyją, ponieważ uważają je za zabezpieczenie m.in. przed grabieżą własnego rządu. Zabezpieczenie fizycznych, rozdzielonych i uporządkowanych przedmiotów należy do przechowującej je instytucji. Można łatwo przechować 500 000 funtów jako sztabkę w skrytce depozytowej. Ale istnieją na świecie skarbce, w których trzymają gromadzone od pokoleń bogactwo państwa i najbogatsi ludzie.
Jeden z nich leży u stóp szwajcarskich Alp. Znajdują się w nim miliardy w złocie będące prywatną własnością. Nigdy nie był filmowany. Nam pozwolono tu zajrzeć i pokazać, ile wysiłku wkłada się w zabezpieczenie kruszcu. Jesteśmy w największym prywatnym skarbcu świata. Składuje się tu złoto zamożnych rodów, instytucji, prywatnych banków i niektórych banków centralnych. Poruszając się w nim, mijamy kilka stref bezpieczeństwa. Jesteśmy głęboko pod górą. Pokonaliśmy całe kilometry przez różne strefy bezpieczeństwa i ich poziomy w szwajcarskich górach, by dotrzeć do miejsca przechowywania złota. To jedyny na świecie skarbiec odporny na atak atomowy, trzęsienie ziemi i atak gazowy. Taki poziom zabezpieczeń nie istnieje nigdzie na świecie. Straciłem rachubę, ile minąłem drzwi. Nie wiem, jaką pokonałem odległość. Jestem w środku góry w Szwajcarii. Dopiero to uświadamia, ile trudu zadają sobie ludzie, by zabezpieczyć ten żółty metal. Koncepcja zachowywania siły nabywczej jest kluczowa dla lokowania majątku w złocie i sprawdzała się przez wieki. Papierowa waluta się dewaluuje, ale złoto pozostaje kotwicą systemu finansowego. Dzięki wyjątkowemu połączeniu trwałości oraz łatwości transportowania, wymiany i podziału, prawie od 6 tysięcy lat przewyższa każdy pieniądz fiducjarny. Przetrwało hossy i bessy, wojnę i głód, a także ludzką skłonność do trwonienia i dewaluacji fiducjarnych zamienników. Dolar jest walutą rezerw od 40 lat, ale nie zawsze tak było. Wcześniej tak potężny był brytyjski funt, hiszpańskie peso, a nawet portugalskie escudo. W dawnych wiekach, gdy cywilizacje finansowały podboje, ograniczały je rezerwy złota. Rzymianie pocieniali monety, zmniejszając żołd do tego stopnia, że żołnierze odmawiali walki. Od 200 lat świat stosuje system waluty złotej. Ale żyjemy w pierwszym okresie gospodarki opartym całkowicie na pieniądzu fiducjarnym. Rozpoczął się, gdy Nixon zniósł powiązanie dolara ze złotem. Pozwoliło to rządom na zwiększanie długu do zaburzającego równowagę poziomu. Gdy społeczeństwo nie może go obsłużyć, niemal nie da się uniknąć powrotu do systemu waluty złotej. System pieniądza fiducjarnego trwa od czasu, gdy Richard Nixon rzekomo tymczasowo zawiesił wymienialność dolara na złoto. Powrót do systemu waluty złotej wydaje się nie do pomyślenia. Wini się ją za wielki kryzys finansowy, a politycy i ekonomiści uważają go za nierealny. Pytanie brzmi dlaczego? Czym był i dlaczego myśl o jego powrocie budzi furię rządów i banków centralnych? Od 1836 do 1914 roku nie było banków centralnych. To jeden z okresów największego dobrobytu w historii. Wynalazki, telefon, żniwiarka, samolot, radio, fonograf, rozwój elektryfikacji, produkcji i sukcesy przemysłowe. Ameryka rozwijała się jak szalona bez banku centralnego. Państwa decydowały, czy chcą je mieć. Wiele widziało w tym swój interes. Emitowały papierowe pieniądze wymienialne na złoto po sztywnym kursie. Określały to jako swoją politykę i trzymały się jej. Jeśli istnieje wiele walut wymienialnych na złoto po kursie sztywnym, to stają się wymienialne na siebie nawzajem po kursie sztywnym.
Na tej zasadzie działał świat bez pomocy urzędników. W razie deficytu bilansu handlowego spłacało się go w złocie. Wtedy spadała podaż pieniądza, co przynosiło deflację. Spadały ceny, możliwe, że płace także, ale wzrastała konkurencyjność. Powstawały nadwyżki produkcji, bo towary były tanie. W czasie nadwyżek w handlu napływało złoto, rosła podaż pieniądza, inflacja i ceny, a konkurencyjność spadała. System równoważył się sam. System waluty złotej był metodą, która wiązała klasy polityczne i wyborców do rzeczywistości w odniesieniu do budowy gospodarki niezwiązanej z arytmetyką. W kilku przypadkach system waluty złotej się załamał, ale nigdy z powodu systemu czy samego złota, a zawsze z powodu polityków, którzy go niszczyli. System waluty złotej nie działał, ponieważ nie pozwalał szastającym pieniędzmi grabić oszczędzających. Politycy przyczynili się do tego. Dziś by to nie zadziałało, ponieważ klasa polityczna nie chce, by system ograniczał jej władzę. Pewien wstępniak w New York Timesie w latach 50. mówił, że nie zawiódł. Został zabity przez aliantów, którzy chcieli prowadzić wojnę. Wcześniej sądzono, że potrwa ona najwyżej kilka miesięcy, bo rządy nie mają na nią środków. Nie rozumiano, że natychmiast anulują prawo wykupu, by dodrukować pieniędzy i walczyć. W sali w Camp David 15 sierpnia 1971 roku razem z Richardem Nixonem znalazł się jego zespół do spraw gospodarczych. Paul Volcker, zastępca sekretarza skarbu, Arthur Burns z rezerwy federalnej i sekretarz skarbu John Connally. Po latach dowiedziałem się, że piątym był mój znajomy Kenneth Dam, emerytowany dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Chicago. Rozmawiałem z dwójką z nich. Wierzyli, że to tymczasowe. Tysiącletni system został przekreślony jednym pociągnięciem prezydenckiego pióra. Co się zmieniło, gdy zamknął złote okno? Jak to wpłynęło na nasze myślenie o pieniądzu? Świat zmienił się po tym diametralnie. W istniejącym po II wojnie światowej systemie Bretton Woods dolar był powiązany ze złotem po kursie 35 dolarów za uncję, a waluty świata powiązane z dolarem. W tym systemie dolar był równie solidny jak złoto. Zamknęli złote okno, myśląc, otworzymy je jutro na wypadek masowego wykupu dolara albo utraty zaufania do systemu finansowego, bądźmy gotowi na jego natychmiastowe otwarcie. Była sonda. Wypróbujmy tę politykę, bo kończą się pieniądze, a jedyną inną opcją jest surowszy system fiskalny. Zmiany przyniosło nie tyle zamknięcie okna, ile fakt, że wszyscy inni to zaakceptowali. Gdyby protestowali, dolar ma być kawałkiem papieru? Nigdy. Dolar by się załamał, a ludzie przestali przyjmować bony skarbowe. System by się zachował, ale apatia obywateli sprawiła, że Nixonowi ta zmiana uszła na sucho. W 1971 roku globalnie więcej ludzi polegało na Nixonie czy na złocie. Zauważmy, że cena złota wzrosła z 35 do 850 dolarów. To świadczy o przywileju, jakim cieszył się Nixon, a jakim złoto. Złotu to nie zaszkodziło, a dolara spotkała katastrofa.
Finansjalizacja systemu zaszła z powodu tej miękkiej niewypłacalności wobec skarbu w 1971. Oczywiście to miękka niewypłacalność, bo polegała na zawieszeniu wymienialności, czyli nadal są winni złoto. Mówiąc potocznie, kiedy Nixon porzucił system waluty złotej w 1971, złoto przestało być pieniądzem, bo nie było powiązane z dolarem. Niektórzy sądzili, że bez popytu pieniężnego złoto upadnie, co było szaleństwem, bo przy powiązaniu to złoto stabilizowało dolara, a nie na odwrót. Wiemy już, jak złoto stało się pieniądzem. Przez wieki okazało się lepszym środkiem przechowywania wartości niż waluty fiducjarne. Teraz opowiemy o tym, jak ludzkość poszukiwała złota w coraz bardziej niedostępnych miejscach, by zmienić je w biżuterię, sztabki i monety. Milton Friedman powiedział, a Warren Buffett lubi cytować: wykopywanie złota to obłęd. I tak zakopuje się je gdzieś indziej. Widząc to, Marsjanie popukaliby się w czoło. Przesadą jest twierdzić, że to, co robił człowiek od tysiącleci, to obłęd. Szaleństwo nie trwa przez 10 tysięcy lat. Złoto należy do najrzadszych pierwiastków. Jest 19 razy cięższe niż woda i 2 razy niż ołów, ale stanowi zaledwie 3 miliardowe skorupy ziemskiej. Trudno je znaleźć. Od zarania cywilizacji ludzkość czyni wielkie wysiłki, by je pozyskać. Zobaczmy, jak się je wydobywa od 1000 lat. Początkowo złoto znajdowano w łożyskach rzek. W tym celu niekiedy zmieniano bieg strumieni. Starożytni Grecy wierzyli, że składa się z wody i światła słonecznego. Złoto wypłukiwało się z piasku z dna okrężnymi ruchami płaskiego, okrągłego naczynia. 1200 lat przed naszą erą zanurzali w strumieniach owcze runo. Zatrzymywały się na nim cięższe drobinki złota, które po wyschnięciu wytrzepywano z wełny. Stąd legenda o złotym runie. Niektóre cywilizacje używały w tym celu wiejadeł lub wełnianych tkanin. Podrzucany piasek zwiewał wiatr, a cięższe złoto osadzało się. Gdy zebrano łatwo dostępne złoto z powierzchni, poszukiwacze zaczęli myśleć o wydobywaniu go z głębin ziemi, co wymagało zbiorowej pracy górników. Kopalnie sięgają czasów starożytnego Rzymu. Ale największy problem stanowiło przejście od prymitywnych metod do opracowania maszyn do pozyskiwania złota ze skał. Wczesne wydobycie kwarcu z małych głębokości było stosunkowo proste. Ale do lat 60. XIX wieku górnicy schodzili zaledwie 100 metrów w głąb ziemi. Dostanie się do rud na większych głębokościach wymagało postępu technologicznego. Górnicy budowali szyby, aby wydobyć złoto z kwarcu. W skałach wiercono ręcznie lub używano dynamitu. Wynalezienie wiertnic hydraulicznych pozwoliło na tworzenie głębszych otworów. Świdry były teraz dłuższe, cieńsze i sięgały głębiej. Większe bloki skalne rozdrabniały kruszarki, by wydobyć z nich złoto. Metoda hydrauliczna zakładała użycie wody pod ciśnieniem, by usunąć ziemię i skały i dotrzeć do złota. W górach wodę doprowadzano rowami i żelaznymi rurami. Gdy płynęła w dół, ciśnienie rosło do 340 atmosfer. Wypuszczana przez dysze rozkruszała góry. Materiał spadał do śluz poniżej, gdzie był przesiewany. Ta nowa technika była wydajna, ale zmiana biegu rzek powodowała zalewanie dolin i niszczyła obszary rolne. Kalifornia przestawiła się więc na bagrowanie, zasysanie materiału spod wody
i przepuszczanie przez śluzę, by odsiać złoto. Od 50 lat wydobycie złota utrudniały nie tylko problemy ze znalezieniem złóż, lecz również czynniki polityczne i środowiskowe. Jak teraz znajduje się złoże i jakie jest ryzyko? Teraz, gdy poszukujemy go coraz głębiej w ziemi, stało się trudniejsze do znalezienia i do pozyskania w metalurgii. Musimy brać pod uwagę sytuację społeczną i środowiskową, więc koszt odnajdowania metali wzrósł wykładniczo. Trudność stwarza znalezienie nowych złóż. W latach 80. w Nevadzie opracowano nową technologię odzyskiwania złota z niskogatunkowej utlenionej rudy, czyli złota występującego w pirycie. W wyniku utlenienia powstaje rdza i uwalnia się złoto. Rozpryskiwało się na nie roztwór cyjanku, który rozpuszcza złoto i pozwala je odzyskać. Na tym polegała rewolucja. Tych złóż już nie ma. Inna rewolucja przyszła po upadku żelaznej kurtyny. Cały świat otworzył się na poszukiwania geologiczne. Trafialiśmy na wychodnie, których nikt wcześniej nie oglądał. Pojawiły się obrazy z satelity. Z różnych metali i gleb otrzymuje się różne widma. Gdy się je przetworzy, można wyróżnić rozmaite obszary i trafić wprost do nich. Na tym polegała wielka rewolucja lat 90., po której nie nastąpiła kolejna. Znacznie trudniej jest znaleźć te miejsca. Kolejne odkrycia sięgają głębiej do wnętrza Ziemi, a to stwarza problemy. Szukamy po omacku. To prawda, że technologia używana do znajdowania złota poczyniła postępy. Dawne formy złóż, z jakich pozyskiwaliśmy złoto przez 200 lat, są trudne do znalezienia, bo już zostały odkryte i wyeksploatowane. Przemysł dobrze sobie radzi, znajdując nowe. Problem polega na tym, że złoża łatwe do odkrycia leżą w regionach politycznych, które odstraszają ludzi mających pieniądze na poszukiwania. Są obarczone ryzykiem. Finansuje poszukiwanie złota w Kongu, Sudanie, Kirgistanie, Mianmie i Boliwii, dokąd nie jeździ się na wakacje, co jest zresztą błędem. Mówi się, że przemysł wydobywczy jest ryzykowny, bo trudno coś znaleźć i że szanse powstania kopalni to 1 do 1000. Są duże szanse, że inwestorzy sporo stracą, więc powszechnie wiadomo, że to ryzykowne. Ale gdy już się działa w przemyśle wydobywczym, ryzyko zaczyna się, gdy znajdujesz złoże. Wtedy musisz przeprowadzić studium warunków wydobycia, by się przekonać, czy na tym zarobisz i czy to jest ruda, czy śmieci. To wymaga wiedzy technicznej geologów, inżynierów czy metalurgów, zaangażowania prawników, by zdobyć prawo do terenu. Trzeba rozmawiać ze specjalistami do spraw odpowiedzialnego biznesu i wykonać studium środowiskowe. Trzeba to zrobić jak należy, uzyskać pozwolenia, określić ryzyko poszukiwań i wykonalność. Istnieje ryzyko związane z cenami. Mogą się zmienić o 50% w ciągu roku. Kiedyś cena złota skoczyła z 300 do 450 dolarów, a srebra z 5 do 10. Najlepszy metalurg może się pomylić, użyć metody, która nie działa dla danej rudy. Powiedzmy, że dochodzi do wydobycia. Studium ekonomiczne bazuje na wierceniu otworów znajdujących się kilka lub kilkadziesiąt metrów od siebie. Istnieje ryzyko społeczne. Niektóre obszary świata nie życzą sobie wydobycia z różnych powodów. Na przykład dlatego, że w okolicy mieszkają rdzenne ludy, które nie chcą kopalni. Tak jest w Kanadzie, Brazylii, Afryce i na całym świecie. Kopalnie są tam, gdzie rudy, we wspaniałych i okropnych miejscach. To ryzykowny biznes.
risky business. Kiedy zaczynam nową budowę, ważę w dłoni kamień. Ale tak naprawdę rozglądam się i zastanawiam, gdzie jestem i jaka istnieje infrastruktura do budowy. Czy jest droga, prąd, woda? Czy na złożu stoi kościół? Takie rzeczy kosztują miliardy. Do tego sprawdzam, jaka jest tam sytuacja polityczna. Tylko w tym roku Gwatemala, Tanzania, Filipiny i Indonezja nałożyły podatki na działające czy budowane kopalnie. O tym trzeba pamiętać. Twoje przedsiębiorstwo musi też przewidzieć cenę złota czy miedzi za 10 lat. Ryzyko znalezienia i wybudowania kopalni złota to dopiero początek. Ryzyko inwestowania w młode firmy wydobywcze jest równie wysokie jak samo poszukiwanie złóż. Firmy muszą przewidywać koszt wydobycia i przyszłe ceny metali. Inwestorzy ponadto muszą ocenić zdolność kierowania firmy do przejścia zdradliwej drogi od odkrycia do produkcji. Szanse powodzenia są przerażająco niskie, a nowe złoża coraz trudniej znaleźć. Kiedy inwestujesz w młode firmy badawcze, musisz jak najszybciej znaleźć ich największy mankament. Korporacja Newmont przeprowadziła badania, według których powiódł się 1 na 1000 planów budowy kopalni, a 1 na 10 000 skutkował znalezieniem złoża o najwyższej rentowności. To brzmi źle i choć łatwo odrzucić plewy, to wciąż niskie szanse. Nasz przemysł produkuje 90 milionów uncji złota rocznie. Nie odkryliśmy tyle od 2006 roku. Obecna średnia to około 20 milionów. To prawdziwy deficyt. Produkcja spada od kilku lat. Pamiętajmy, że badanie i eksploatacja dużego złoża zajmuje od 10 do 20 lat. Wszystko, co dziś znajdujemy, wejdzie w etap produkcji za 10 lat. Cen nie da się przewidzieć na dłuższą metę, bo kiedyś muszą nastąpić fuzje i przejęcie. Największe firmy szybko wyczerpują rezerwy i niedługo ich akcje znów zostaną wystawione na sprzedaż. Kupuje się fundusz albo indeks, a nie indywidualne akcje, bo stosunek ryzyka do zysku jest niekorzystny. To nierozsądne. Należy ograniczyć ryzyko, kupując indeks, co pozwala utrzymać 80% potencjału wzrostu. Po drugie, trzeba sprawdzić, jak działają. W fazie rozpoznania zysk może być 10-krotny. Jeśli natrafią na złoże, w porządku, ale spółki wydobywcze stosują marżę zysku. Fakt, że grudka metalu może kosztować $1000 za uncję, dla wielu jest tajemnicą. Łatwiej to zrozumieć, gdy weźmie się pod uwagę koszty badań i wydobycia, nie mówiąc o podatkach i kosztach prawnych. W pewnym momencie eksploatacja złóż staje się nieopłacalna. Należy wtedy podjąć brzemienne w skutki decyzje. Kopalni trudno się pozbyć, trudno je wykończyć. To dlatego, że nawet gdy traci, co stanowi powód do jej zamknięcia, zależy od niej utrzymanie 1000 ludzi. Jeśli to kopalnia podziemna, utrzymanie jej działania dużo kosztuje. Nawet jeśli ją zamkniesz, musisz wypompowywać wodę, doprowadzać prąd i dbać o sprzęt. W przypadku kopalni odkrywkowej koszty są mniejsze, ale istnieją. Niekiedy jest to droższe niż utrzymywanie działania kopalni ze stratą przez jakiś czas. Nie tak łatwo zamknąć kopalnię. Mija dużo czasu, zanim spółka stwierdzi, że sytuacja jest beznadziejna. W tej branży trzeba być optymistą.
Choć biznesmeni branży wydobywczej to urodzeni optymiści, ich śmiałość ma także ciemne strony. Miałem malarię z powikłaniami, toksoplazmozę. Pasożyty omal mnie nie zabiły. Rozbił się śmigłowiec i samolot, którym leciałem. Musiałem wychodzić z niego oknem. Wpadłem w szczelinę lodową. W Liberii podczas zamieszek o mało nie zginąłem. W Boliwii przeżyłem ataki gazem łzawiącym. A największym zagrożeniem są samochody, złe drogi i wypadki. Kilku geologów z mojej firmy w nich zginęło. Trzech facetów z mojej klasy zastrzelono w niebezpiecznych zakątkach świata. Dwóch podczas wysiadania ze śmigłowca na Filipinach, a trzeciego w Ameryce Południowej. To niebezpieczny biznes, ale go kocham, więc akceptuję ryzyko. Udało mi się i żyję. Trudności związane z poszukiwaniem i pozyskiwaniem złota rosną z roku na rok. Ten proces ewoluował od pół wieku. Dyrektorom coraz trudniej rozwiązywać te problemy. Od 30 lat działalność w przemyśle wydobywczym jest kłopotliwa. Szacunek dla górnictwa spadł do poziomu szacunku dla służb oczyszczania. W konsekwencji wielu kompetentnych ludzi wybiera każdą inną karierę, tylko nie tę. Ludzie w zarządach spółek wydobywczych należą przeważnie do mojego pokolenia, czyli są starzy. Mają doświadczenie, ale przestają odnosić sukcesy. Dyrektorzy spółek wydobywających złoto, a spotkałem ich dziesiątki, nie rozumieją, czym jest złoto. Traktują je jak miedź, cynę albo inne materiały, a powinni je pozyskiwać inaczej, ponieważ rządzi się innymi prawami, biorąc pod uwagę relacje zasobu do strumienia i fakt, że ludzie gromadzą złoto, nie konsumując go. Do lat 70. rozumiano, jak to działa. Utrzymywano działanie kopalń złota najdłużej, jak się dało. Żaden obecny dyrektor nie patrzy na to w ten sposób, bo patrzy na złoto jak na każdy inny artykuł. Dlatego cała ta branża źle lokuje kapitał. Gram na tonę to równowartość jednej milionowej, czyli wśród miliona ziarenek piasku jedno ziarenko będzie złotem. To niedużo. Ale na tym da się zarobić. O takiej skali mowa. Stopień komplikacji tego przedsięwzięcia jest niebywały. Wiercimy otwór o głębokości 300 metrów w złożu, które ma 100-200 metrów szerokości. Otwór jest tej wielkości. Przecinamy materiał na pół, rozdrabniamy i uzyskujemy 30-gramową próbkę. Ona ma reprezentować kubaturę wielkości 15 tysięcy metrów sześciennych. Tak złożonymi sprawami się zajmujemy. Pierwszy raz, kiedy już znalazłem złoto, kilka razy tylko mi się zdawało, pracowałem w Hondurasie na zlecenie pewnego Australijczyka według założenia, że wody termalne tworzą złoża złota. Dotarłem do map geologicznych, które były kiepskie. W Hondurasie udostępniał je tylko rząd. Tam tnie się je na kawałki. To utrudnienie. Na takiej mapie zobaczyłem gorące źródło. Pojechałem tam i znalazłem wychodnie nawaru krzemionkowego, jakie tworzą się wokół gejzerów. Niczego w sobie nie zawierał, ale z boku innej skały zauważyłem i zebrałem 7-8 gramów złota. Jesteś jak detektyw. Domyślasz się, co wydarzyło się na tym skrawku ziemi milion, 100 milionów czy miliard lat temu na podstawie strzępków danych. To fascynujące. Jeśli to się uda, uczucie jest niesamowite.
Udało się, to działa. To się nie zdarza często, ale uwielbiam to jako geolog. Wszędzie na świecie znajduję skały, nad którymi się zastanawiam. Złoto jest jedyne w swoim rodzaju i nie zużywa się go tak jak na przykład srebra. Jest tak cenne, że opłaca się je odzyskiwać z produktów elektroniki. Żadna wydobyta uncja nie trafia z powrotem pod ziemię. Złota się nie zużywa. Całe kiedykolwiek wydobyte pozostaje na powierzchni ziemi, może i we wnętrzu piramidy, ale dostępne na rynku za odpowiednią cenę. Wydobywanie go powiększa ogromne już naziemne zasoby tego metalu. Wydobycie złota różni się znacznie od wydobycia ropy naftowej czy rudy żelaza, ponieważ one zużywają się krótko po pozyskaniu. W ciągu ostatnich 150 lat ilość uzyskiwanego złota wzrosła dzięki nowym technologiom i odnajdowaniu nowych złóż, ale procentowy wzrost zasobów wynosi stale około 2%. Obecnie jest to z grubsza 187 tysięcy ton złota, cała wydobyta ilość. To zasób, ale można nazwać go też inwentarzem. Istnieje też strumień. Teraz, w 2016 roku, kopalnie notowały produkcję rzędu 3200 ton. 187 tysięcy ton to zasób, a 3200 ton to strumień. Jeśli podzielimy jedno przez drugie, uzyskamy mniej więcej 58,5. To stosunek zasobu do strumienia. Jeśli będziemy produkować w tym samym tempie, minie 58 lat, zanim podwoimy zasób wielkości 187 tysięcy ton złota. Znaczy to też, że roczna inflacja złota wyniesie 1,7%, czyli będzie dość niska. Co ciekawe, tyle wynosi też wzrost liczby ludności. W odniesieniu do pieniądza kluczowe jest zaufanie i stabilność. Gdy porównamy to do inflacji pieniądza fiducjarnego od 1971 roku, baza pieniężna rosła średnio o 9% rocznie, a od 1913 o 8% rocznie, to znacznie więcej. Gdyby nastąpiły przerwy w dostawach miedzi czy ropy naftowej, gdyby na przykład zamknięto ciśninę Ormus, zapasy przetrwałyby kilka miesięcy, a to miałoby ogromny wpływ na ceny ropy. Gdyby natomiast zdarzył się strajk w kopalni złota w RPA, a wydobycie spadłoby o 10%, nie miałoby to żadnego wpływu na cenę złota, ponieważ do dyspozycji mamy istniejące zasoby, którymi się handluje, a przy odpowiedniej cenie każdy właściciel sprzeda swoje złoto. To jest w tym piękne. To dlatego złoto jest tak płynne. Dwadzieścia procent gotowych produktów ze złota pochodzi z jednej szwajcarskiej rafinerii. Na koniec tego odcinka pokażemy z bliska fascynujący proces przemiany brył skalnych w sztabkę. Posługujemy się tutaj bardzo wiekowymi technikami. Nie wynaleziono nic szczególnie nowego. Używane tu technologie są znane od setek, jeśli nie tysięcy lat, ale oczywiście były udoskonalane. Wchodzimy do tak zwanej czarnej odlewni. Nazwa wzięła się stąd, że obrabiany tu materiał wciąż zawiera zanieczyszczenia. To głównie złoto doré z kopalni. Sztabka złota doré składa się ze złota, srebra i zanieczyszczeń. Zawiera ona do 2% złota, reszta to głównie srebro. To wysokoprocentowe złoto doré. Te wywiercone otwory zostały wykonane przez producenta, kopalnię, dla oznaczenia, jaki materiał wysyła.
Przyjmujemy te sztabki w naszej rafinerii, podobnie jak złom, starą biżuterię i złom poprzemysłowy. Poddajemy je rafinacji, czyli uzyskujemy czystość złota rzędu 99,99%. To normalna procedura przyspieszania procesu topnienia. Osiągamy 250 stopni w ciągu 45 minut. Zawsze pobieramy próbki z płynnego złota. Tylko to daje pewność, że są reprezentatywne. Nawiercamy próbkę, bo wiemy, że jest reprezentatywna dla całej partii. Trafia ona do naszego laboratorium, laboratorium klienta, a jedną zachowujemy na wypadek sporów. To rafineria elektrolityczna. To nasze anody, które właśnie wykonaliśmy. Później umieścimy je w każdym elektrolizerze. Wykorzystujemy w nich kwas i prąd, więc wszystko się rozpuszcza. Ale stosujemy określone napięcie, więc możemy zagwarantować, że na katodach osadzi się czyste złoto. To wynik elektrolizy. Czyste złoto? Tak. Kolejnym krokiem po przywiezieniu z rafinerii jest wykonanie sztab. Mamy dwa tygle. Jeden służy do topienia, a drugi do odlewania. Zastyga na tej taśmie, po czym tniemy je na kawałki. Ten ma niespełna kilogram. Teraz idziemy do tak zwanej białej odlewy. Białej, ponieważ poddaje się w niej obróbce wysokoprocentowe, najczystsze złoto. Do tej maszyny ładujemy kawałki. Robot dodaje mały element. Następnie bierzemy ten kawałek, który ma poniżej kilograma i stapiamy razem. Tu znów mamy płomień. Teraz zastyga i wypala się tlen. Schładzamy go, zanurzając w wodzie i otrzymujemy produkt końcowy. Lśniącą sztabkę. Po drugiej stronie mamy sztabki poniżej 100 gramów. Te przygotowują wyłącznie roboty. Pamięta pan kawałki do kilogramowych sztabek? Ten ma nieco mniej niż 100 gramów. Robot go bierze, kładzie na wadze i dodaje drucik. Ale tutaj w głębi widać piec i tunel. Robot kładzie kawałki na taśmie i przesuwa kawałek z drutem przez tunel. Wychodzi na zewnątrz jako gotowa sztabka. Poddajemy obróbce 1000 dziennie. Tutaj odbywa się ostatni etap produkcji sztabki. Kontrola jakości. Ręcznie sprawdza się tu wagę każdej sztabki. Nie ma bardziej precyzyjnego sposobu. Pracowniczka bierze każdą, kładzie na wadze i sprawdza ciężar. Odgrywa najważniejszą rolę.
Jest ostatnią osobą, która ma je w ręku, zanim trafią do klienta. W naszej branży najważniejsze są dwie kwestie. Jedną z nich jest precyzja. Musimy być dokładni. Drugą jest szybkość. Ponieważ wartość złota, mniej więcej 40 tysięcy dolarów za kilogram, nie pozwala, by ten metal poniewierał się byle gdzie. Produkcja musi być drobiazgowo zaplanowana. Każdy etap należy zorganizować prawie co do minuty. Pracownicy muszą ze sobą współpracować, by metal przechodził ten proces tak szybko, jak to możliwe. Znajdowanie, wydobywanie i rafinowanie złota przydaje mu blasku, ale i wartości. Waluty fiducjarne pozbawione są kotwicy, ale wartość złota nigdy nie była wyższa. Złoto, a także srebro, ma w sobie jakiś czar. Ciężar, fakturę, ciepło, kolor zawsze było piękne. Jest oczywiście istotą ostatnich nie tylko setek lat historii, ale zapewne tysięcy. Zmienia ludzkie życie. Jest czymś więcej niż lśniącym przedmiotem. Jest wyjątkowe. Teraz lepiej rozumiemy, dlaczego jest pieniądzem, a ludzie zawsze wracają do tego dziwnego żółtego metalu. Zeszliśmy pod ziemię, by sprawdzić, z jakimi problemami zmagają się poszukiwacze nowych złóż. Prześledziliśmy drogę złota od błysku w oku geologa do sztabki w rękach metalurga. Jest coraz droższe i coraz trudniej je znaleźć, więc przed jego poszukiwaczami piętrzą się wyzwania. Odkąd zostało odkryte, zajmuje szczególne miejsce w sercu człowieka. Przez wieki zapewniało stabilność oraz sposób mierzenia i zachowywania majątku przez pokolenia. Tylko ono jest akceptowaną na całym świecie walutą odporną na rządową dewaluację. W następnym odcinku opowiemy o podejściu do złota na wschodzie i na zachodzie, a także o cenie złota. Sprawdzimy, jak sprzedaje się je na świecie, zastanowimy się, czy można manipulować ceną złota i kto może to robić, a także przyjrzymy się legendom i teoriom spiskowym na jego temat. Odbądźmy tę podróż razem. Wersja polska, platforma Kanal Plus. Tekst Paulina Osińska. Czytał Paweł Straszewski. Czy uważamy je za jedyny prawdziwy pieniądz, czy za metal jak każdy inny, złoto jest obsesją człowieka od 6000 lat. W pierwszej części programu poznaliśmy jego historię, miejsce w sercach i umysłach ludzi od tysięcy lat, wielowiekową ewolucję jego pozyskiwania i złożony proces rafinacji. Zobaczyliśmy też najtajniejszy podziemny skarbiec świata. Prześledziliśmy dzieje systemu waluty złotej
i przekonaliśmy się, jak prezydencka decyzja zmieniła nasz świat. A co najważniejsze, wykazaliśmy, dlaczego złoto pozostało pieniądzem. W drugiej części przyjrzymy się różnicom w podejściu do złota na wschodzie i zachodzie. Wyjaśnimy różnice między funduszem ETF a złotem oraz cenami akcji i kruszca. Spytamy, czy cenami złota się manipuluje i kto to robi, oraz zastanowimy się, czy Bitcoin jest dzisiejszym złotem, czy słabą alternatywą dla jedynego pieniądza, który przetrwał próbę czasu. Złoto. 6000 lat ludzkiej obsesji. Odcinek drugi. Złota używano jako pieniądza i środka przechowywania wartości od tysięcy lat. Ale jego miejsce w życiu i historii to coś więcej niż monety, sztabki i biżuteria. W drugim odcinku przyjrzymy się właściwościom żółtego metalu. Trwałość złota przejawia się w tym, że każda wydobyta uncja pozostaje nad ziemią wielokrotnie przetapiana. Dzisiejszy pierścionek sprzedawany w Dubaju może zawierać złoto, które zdobiło szyję Kleopatry. Złoto należy do najrzadszych pierwiastków. To 3 miliardowe skorupy ziemskiej. Złoto waży 19 razy więcej niż woda i 2 razy więcej niż ołów. Ponad 90% kruszcu wydobyto w trakcie gorączki złota i po niej w Kalifornii. Drucik z całego złota świata o grubości 5 mikronów oplutłby ziemię 11 200 000 razy. Człowiek wydobył w sumie 188 000 ton tego kruszcu, czyli objętość dwóch basenów olimpijskich. To nie tylko sztabki w sejfach czy pierścionki. Złota używa się w elektronice, elektryce, dentystyce, medycynie, do produkcji osłon przed promieniowaniem i kolorowego szkła. Więcej można go uzyskać z tony komputerów niż z 17 ton rudy. Nawet ludzkie ciało zawiera go 0,2 mg, z czego większość we krwi. Najwięcej kruszcu spoczywa w skarbcach banków centralnych. 23 tysiące ton jest w posiadaniu banków centralnych, a 2 tysiące Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To 12% wydobytego złota. Przez tysiące lat niezwykłe cechy tego pierwiastka sprawiały, że stał się stabilnym środkiem przechowywania wartości. Choć krytycy uważają go za nudne aktywa o niskiej stopie zwrotu. Ten pogląd nie bierze pod uwagę miejsca złota w portfelu. Wbrew pozorom, nuda jest jego największą zaletą. Krytycy traktują złoto jako inwestycję. Celem złota nie jest generowanie zysku, bo nie jest inwestycją i nie wiąże się z ryzykiem, a bez niego nie ma zysku. $100 banknot nie generuje zysku, póki nie złoży się go w banku, a wtedy staje się zobowiązaniem banku. Jako kredytodawca ryzykujesz, że bank ci go nie zwróci. Złota nie dotyczy też największe ryzyko innych aktywów finansowych, trwała utrata wartości. Cena złota może wzrosnąć lub spaść, ale złoto jest trwałe. Złoto jest wspaniałym zabezpieczeniem w czasie wzrostu inflacji. W czasie deflacji sprawdza się dość dobrze. Ale nie należy wtedy skupiać się na cenach, lecz na sile nabywczej. Jeśli cena złota spadnie o 10%, a ceny akcji o 70%,
To nadal dobry wynik. To podnosi zdolność nabywczą. Okoliczności, które pozwalają złotu mieć się świetnie, są często okolicznościami katastrofalnymi. Zgodzę się, złoto daje nudny zysk rzędu $35 w 1971 roku. Dziś to $1,250. Jeśli pomyślimy o innych aktywach, które nie dają zabezpieczenia, to ja poproszę taką nudę. Dla wielu osób złoto to po prostu cena na ekranie i jej wahania, które wskazują, czy złoto było dobrą inwestycją. Ale czy należy o nim myśleć wyłącznie przez pryzmat cen? A jeśli nie, to w jaki sposób? Ludzie skupiają się na cenie złota i wszystkiego innego. To efekt finansjalizacji. Znają ceny, ale nie wartość. Finansjalizacja zapoczątkowała wycenianie wszystkiego przez rynki, dlatego śledzą ceny wszystkiego w dolarach. Ludzie skupieni na ilości posiadanych pieniędzy powinni się przeprowadzić do Japonii. Tam będą mieć 100 razy więcej, bo dolar kosztuje 100 jenów. Tam szybciej zostaną milionerami. Inwestorzy się denerwują, bo cena złota się waha. Myślą, że kupili je lub sprzedali w złym czasie. To błąd myślenia. Złoto jest pieniądzem od wieków, bo jest najstabilniejszy. To dolar waha się wobec złota, nie odwrotnie. Można zarobić na spekulacjach. Wartość walut nieraz rośnie. Nawet podczas hiperinflacji w Republice Weimarskiej marka nagle szła do góry, a ci, którzy postawili na złoto, byli pewni, że stracili. To zdarza się także dziś na rynku złota. Nie warto się skupiać na cenie złota, lecz na zachowaniu kapitału, bo złoto chroni siłę nabywczą, a nawet ją zwiększa. Lepiej nie kombinować, kiedy dolar idzie na dno, jak teraz. Nie rozumiejąc struktury światowego rynku złota, niemądrze jest się skupiać wyłącznie na jego cenie. Od 2013 roku obserwujemy zwiększone przepływy z zachodu na szeroko rozumiany wschód, szczególnie do Chin. Te fizyczne przepływy powodują właściwie spadek cen złota. Od 2013 roku cena nie rośnie mimo fizycznych przepływów. Jeśli skupimy się wyłącznie na cenie, stracimy z oczu całą informacyjną gamę tego, co tak naprawdę zachodzi. Wielu ludzi skupia się na cenie złota, ale istnieje różnica między kursem złota a jego ceną. To drugie oznacza cenę samego metalu. To pierwsze to nic więcej niż punkt odniesienia w tabelach. Liczba, według której wycenia się produkty papierowego złota na całym świecie. Czym jest to papierowe złoto? I dlaczego pojawienie się tych instrumentów pochodnych jest bardzo niebezpieczne? Te kontrakty, czyli papier, to relacja oparta na kontrakcie w różnych formach, która odnosi się do cen złota, ale go nie zapewnia. Istnieje ich wiele. Transakcje terminowe na giełdzie COMEX, chicagowskiej giełdy towarowej CME, są papierowym złotem. Także złote fundusze ETF, GLD, to czołówka. Nie kupujemy w ten sposób złota, tylko papiery wartościowe nowojorskiej giełdy, które uprawniają mnie do określonej ceny, ale nie sprzedaję ich z powrotem skarbcowi, tylko kolejnemu nabywcy. Papierowe złoto reprezentuje złoto będące w obrocie w poświadczonej formie. Jednym z przykładów może być GLD, fundusz ETF, który jest instrumentem pochodnym złota na nowojorskiej giełdzie. Dla udziałowców to wygodne, bo nie muszą chodzić do sklepu i narażać się na to, że ktoś ich napadnie, zamorduje i zakopie w ogródku.
Natomiast nie reprezentują fizycznego złota. Dla ludzi, których martwi system finansowy, trudne jest posiadanie instrumentów pochodnych, gdy chcą szybkiej wypłaty. Papierowe złoto to rynek transakcji terminowych. Na rynkach transakcji terminowych istnieje ich wiele. Zawsze patrzę z takiej perspektywy. Jeśli chcesz kupić złoto dla bezpieczeństwa, dla zabezpieczenia przed katastrofą finansową, musisz kupować fizyczne złoto bez żadnych kontrahentów. Musisz mieć to rzeczywiste. Jeśli chcesz spekulować, oczywiście możesz kupić papierowe złoto, ale ono nie będzie tym prawdziwym. Różnica między posiadaniem kontraktu czy roszczenia do złota a posiadaniem jego samego wydaje się trywialna, ale na wschodzie rozumie się je inaczej niż na zachodzie. Jest to skutek inflacji i dewaluacji walut fiducjarnych w wyniku działań rządów. Kulturowa zażyłość ze złotem jest większa. Kiedy podaję ten przykład podczas wykładów dla młodych kobiet z Azji Południowej, śmieją się ze mnie. Mówią, że ich kraj para się złotem od 1500 lat, że od dawna wiedzą, że rząd nie jest ich przyjacielem i że potrzebują środka wymiany, będącego jednocześnie składnikiem majątku. Podejrzewam, że każda kultura, w której panuje niskie zaufanie społeczne, ma więcej sympatii do złota, bo tradycyjnie złoto znosiło potrzebę zaufania. Przez ponad 100 lat Zachód miał bardzo wiarygodny rząd i ograniczoną władzę państwową. Wschód nie miał w historii tyle szczęścia, by rządy dawały obywatelom wolność postępowania z pieniędzmi wedle woli. Ludność Wschodu mniej ufa swoim rządom. Sądzę więc, że uważanie złota za pieniądz na Wschodzie nigdy się nie skończyło, bo nie ufano emitowanej przez te rządy walucie fiducjarnej. Tego nauczyliśmy się na Zachodzie w krótkim czasie, ale to ważna różnica. Nie chodzi o generalny podział na Wschód i Zachód. Istnieje rozróżnienie między tradycyjnie stabilnymi krajami, a tradycyjnie niestabilnymi. Na przykład w Singapurze czy Hongkongu starsze pokolenia postrzegają złoto jako rzeczywistą, bezpieczną formę pieniądza, ale młodzi nie. Oni ufają walucie emitowanej przez rząd. To się nie sprawdza w biedniejszych krajach. Starsi w ogóle nie ufają walucie w Indonezji czy w Indiach i mają rację. Młodzi podobnie. Co osobliwe, to im doskonale służy w porównaniu do krajów rozwiniętych. Sądzę, że sposób postrzegania złota na wschodzie i na zachodzie wynika z ich historii. Zachód, a w szczególności Stany Zjednoczone, od wielu lat mają problem ze swoją walutą, z niespłacalnością długu publicznego, co po części wiąże się z ogromnymi przywilejami, jakimi się cieszymy od czasów zamknięcia Złotego Okna w 1971 roku. Na wschodzie ludzie borykają się z dewaluacją waluty. Panuje tam większy sceptycyzm z powodu namacalnych doświadczeń związanych ze spadkiem wartości walut, przed którym złoto ich chroniło. Na zachodzie panują inne realia, co zawdzięczamy politykom i finansistom, którzy szczególnie w Stanach Zjednoczonych mają znacznie większe zdolności zarządzania cenami finansowych składników majątku.
Istnieje odtajniony dokument z 1974 roku z amerykańskiej ambasady w Londynie, zgodnie z którym stworzenie wielkich rynków transakcji terminowych papierowego złota pomoże zarządzać ceną złota i zmniejszy amerykański popyt na fizyczne złoto. Można to przeczytać czarno na białym. To amerykańska historia. Właśnie byłem na konferencji w Singapurze. Ludzi nie interesują tam ceny. Gromadzą złoto, uważają je za pieniądz. Nie dbają o ceny, chcą tylko posiadać duże ilości złota. Na Zachodzie mamy tendencję do bardzo procyklicznego kupowania. Zwykle, jeśli śledzimy na przykład popyt na fundusze ETF, rośnie on, gdy rosną ceny. To zależy od dynamiki rynku. Z drugiej strony, gdyby porównać z tym podejście do złota w Austrii, skąd pochodzę, czy do Niemiec, zauważymy, że w naszym finansowym DNA wciąż mamy hiperinflację, bo nasi dziadkowie stracili wszystko. Z kolei Amerykanie wciąż pamiętają traumę wielkiego kryzysu i deflacji. To tłumaczy, dlaczego nasze banki centralne działają inaczej. W tym wieku Chińczycy kupują złoto. 12 lat temu nie mieli nic, a dziś kupili więcej lub tyle samo, ile wynosi roczna produkcja złota. Nikt nie wie, ile Chińczycy go posiadają, ale to prawdopodobnie 20 tysięcy ton. Nie wiemy, ile znajduje się w rękach prywatnych. Na pewno mają go w sumie więcej niż jakiekolwiek inne państwo. Od czasu pierwszych kontraktów terminowych na złoto z 1972 roku Zachód przestawia się na papierowe złoto. Także rozwój funduszy ETF sprawił, że istnieją rozliczne roszczenia do fizycznego majątku bez realnej własności. Papierowe złoto nabywają nie tylko inwestorzy indywidualni. Nawet banki centralne Zachodu sprzedawały złoto, zawierając umowy leasingowe z bankami specjalizującymi się w kruszcach. Dlaczego wolą je od fizycznego złota? Jak im to może zaszkodzić? Ludzie preferują fundusze ETF nie tylko dla złota. Obserwujemy zwrot ku pasywnemu zarządzaniu. Jednym z powodów jest to, że w wieku finansjalizacji firmy o wysokiej kapitalizacji przeciętnie mają się lepiej niż te o niskiej z powodu efektu skali, niższych kosztów pożyczek, co jest antykonkurencyjnym skutkiem finansjalizacji i obecnego systemu opartego na kredycie, systemu oligarchicznego. W takim środowisku fundusze ETF są łatwe, tanie i są akcjami zwykłymi. Myśląc konkretnie o złocie, trzeba wziąć pod uwagę strukturalny charakter tej branży, w której całe kierownictwo ma upoważnienie i politykę określającą, co może kupić, a czego nie. Prawie wszyscy mogą kupować akcje zwykłe, bardzo niewielu towary, szczególnie fizyczne. Aby do tego doszło, musi zajść proces zatwierdzania przez komisję. Natomiast fundusz ETF, czyli papiery wartościowe, mogą kupić w każdym momencie. Fundusze ETF rozwiązują nieistniejący problem. Przedstawia się je jako tak łatwe, że można kupić je przez konto w firmie maklerskiej Charles Schwab. W porządku, ale ta sama firma, gdyby nie dostawała od dostawców funduszy ETF gratyfikacji w tej czy innej formie, mogłaby mieć nas za partnerów i sprzedawać fizyczne złoto zamiast funduszy ETF, czyli tak naprawdę akcji zwykłych mających złoto za podstawę. Mogłaby mieć fizyczne złoto. To żadna trudność. Wystarczy poszukać w internecie przez 5 minut, znaleźć firmę taką jak nasza, wypełnić kilka formularzy i gotowe. To nic skomplikowanego.
Bob's your father's brother kind of thing. It's not difficult at all. Jeśli kupujesz złoto, żeby spekulować ceną, fundusz ETF się przyda. Ale jeśli chcesz mieć w złocie zabezpieczenie, nie finansowe, lecz rzeczywiste, ochronę przed chaosem pieniężnym i systemem finansowym, to trzymanie go wewnątrz systemu finansowego nie ma sensu. Nie wiem, jak jest dziś z GLD. Oprocentowanie waha się w granicach 10%, co oznacza, że na każde 100 udziałów GLD przypada 110 akcji, z czego 10 się pożycza i dokonuje krótkiej sprzedaży. Akcji jest więcej niż prawdziwych udziałów. W ramach normalnego rynku to nie jest problem. Problem powstaje wtedy, kiedy potrzebujesz złota jako ubezpieczenia. Wszystkie rodzaje ryzyka, jakie niosą fundusze ETF, korelują w 100% z potencjalnymi nieszczęściami, jakie mogą spotkać rynki kapitałowe, instytucje finansowe i system finansowy. Z tego powodu nabywa się złoto. Po co więc ryzykować, że nie dostanie się wypłaty, gdy przyjdzie na to czas? Ludzka fascynacja złotem stała się pożywką teorii spiskowych o tłumieniu wzrostu cen i manipulacjach. Nic dziwnego, pieniądze przyciągają oszustów. Fałszywe sztabki pojawiają się od lat. Najczęściej jest to pozłacany wolfram, mający tę samą gęstość co złoto. Na szczęście istnieją proste i wiarygodne testy, by to sprawdzić. Złoto jest niepowtarzalne. Najważniejsze pytania o manipulacje dotyczą szerszych kwestii i wyższego szczebla. Ludzie najbardziej lubią rozmawiać o manipulacjach. Nawet przelotne spojrzenie na historię wskaże nam oczywisty kierunek. Nie ma w tym nic niejawnego. London Gold Pool istniał. Był to jawny sposób zarządzania stawkami złota w sensie jego ceny. W interesie banków centralnych, szczególnie biorąc pod uwagę to, w jaki sposób funkcjonuje dzisiejszy system finansowy, jest zarządzanie stopami wolnymi od ryzyka. Czy wpływałbym na cenę złota? Ono jest zaufaniem banków centralnych. Jasne, chociaż złoto stanowi 60% ich rezerw. Czy ograniczałbym cenę? Jasne. Problem jest głębszy. Czy to robią? Nie wiem. Prawdopodobnie tak. Inni mają większą pewność, czy ceny złota podlegają manipulacji, ale też kim są sprawcy. Oczywiście, że manipuluje się ceną złota. Nie sieje teorii spiskowych. Nie sądzę, by Janet Yellen myślała co rano o złocie albo w ogóle coś o nim wiedziała. To maniaczka ekonomii, która czci krzywą Phillipsa. Nie sądzę, by knuła ograniczanie cen złota, ale manipulacje istnieją. Rozmawiałem ze specjalistami, w tym z doktorem statystyki, nie ekonomii, który pracuje dla jednego z największych funduszy hedgingowych świata. Przejrzał transakcje terminowe giełdy COMEX z ostatnich 10 lat i powiedział, że dla tych danych nie ma innego wyjaśnienia niż manipulacje. Naturalne siły rynku tak nie działają. Szczególnym przykładem jest to, że pod koniec dnia na giełdzie COMEX ceny spadają, a na otwarciu następnego dnia skaczą w górę. To łatwe. Kupuj złoto wieczorem i sprzedawaj rano, a będziesz miał stały zysk. Każdy, kto zna się na rynku, wie, że nie da się uzyskać stałego zysku. About markets and how they operate knows that you cannot
make consistent steady profit. This is what Bernie Madoff said. Tak działał Bernard Madoff. Prawdopodobieństwo, że cena naturalnie spada wieczorem, a rośnie rano przez 10 lat jest zerowe. To nie poszlaka. To dowód taki jak materiał genetyczny. Możesz nie złapać złodzieja za rękę, ale wiesz, że to zrobił. Wszystkie rządy w historii chciały zarządzać. To kwestia bezpieczeństwa narodowego. Tak działo się już w czasach rzymskich. Zarządzanie wartością waluty jest bardzo ważne, szczególnie jeśli rząd wcześniej nie kierował finansami zbyt dobrze. A z czasem każdy rząd znajduje się w takiej sytuacji. Manipulacja odbywa się otwarcie i jest nią tworzenie rynku instrumentów pochodnych odpowiadające na popyt na fizyczny towar. Taki był jego cel, co uczestnicy rynku nie do końca rozumieją. Dowody są jawne i dostępne w archiwach. Przyjrzyjmy się, jak sprzedaje się złoto i kiedy następują spadki. Gdy ktoś sprzedaje kontrakty terminowe o wartości 3 miliardów o 2 w nocy, spędziwszy na Wall Street 22 lata, wiem, że gdyby makler zrealizował takie zlecenie, szybko straciłby pracę. To na pewno nie byłaby dobra transakcja, a co dopiero, gdyby doszło do interwencji walutowych. Kto to robi? Początkowo rządowi amerykańskiemu zależało na zarządzaniu postrzeganiem dolara przez złoto. Pod koniec lat 90. Eddie George, prezes Banku Anglii, powiedział: patrzyliśmy w przepaść. Gdyby ceny złota nadal rosły, wielkie przedsiębiorstwa handlowe padałyby jedno po drugim. To oznacza, że banki angażowały się wcześniej w takie finansowanie transakcji na złocie, że wzrost cen złota zagroziłby ich istnieniu. Tak, sądzę, że ceną złota się manipuluje i to na kilka sposobów. Na pewno trwa uzgodniona kampania PR-owa banków centralnych przeciwko złotu z powodów, o których mówiliśmy. To w interesie państw i banków centralnych, by cena złota była niska. Nie chcą, by ceny złota de facto odtwarzały niejako walutę rezerw przez to, że jest ono tak silne. Dlatego trwa ciągły zalew antyreklamy dla branży związanej ze złotem. Jeśli chodzi o konkretne manipulacje cenami złota, też są one prawdopodobne. Problem w tym, że nie da się tego stwierdzić, bo banki centralne niechętnie ujawniają, co robią z zapasami złota i pozycjami w transakcjach swap dla złota. To prawdopodobne, ponieważ od dawna manipulują innymi rynkami. Tradycyjnie fundusze hedgingowe nie grały na złocie, a raczej na akcjach i obligacjach. Złoto to dla nich taki sam towar jak kawa, soja czy drewno, coś, czym się handluje. Jeśli masz krótką pozycję, bo kupiłeś instrumenty pochodne banku Goldman Sachs, łatwo jest manipulować przez rynek kontraktów terminowych na złoto. Kilka tygodni temu ktoś sprzedawał ekwiwalent 60 ton w papierowym złocie. Nie samo złoto, tylko kontrakty terminowe na złoto o wadze 60 ton. Mogę sprzedać 60 ton papierowego złota przez maklera. To jeden telefon. Mam rachunek i płacę 5% marży. To obniżyło cenę o $20-30 na uncji w ciągu kilku minut. Mam krótką pozycję w instrumentach pochodnych. Wrzucam złoto tutaj, cena spada, nagle odbijam się tutaj. A może zechcę mieć długą pozycję, obniżyć cenę i znów je kupić. Może fundusze hedgingowe i banki specjalizujące się w kruszcu zmieniają ceny złota dla zysku.
ale ponieważ należy ono do aktywów strategicznych i jest podstawą bilansu wielu państw, więksi gracze mają silniejszą motywację, by obniżać cenę złota. Pozostaje pytanie, kto to robi i po co, oraz dlaczego nie bada tego nadzór finansowy czy Komisja Obrotu Towarowymi Kontraktami Terminowymi. Możliwe, że stoją za tym Chiny, których nie dotyczą te regulacje. Amerykańskie ciało rządowe nie zbada działań Chin na naszym rynku. To wielki, niezawisły kraj nie zniknie z dnia na dzień. Ze względów bezpieczeństwa i powodów dyplomatycznych Ameryka nie będzie z nimi zadzierać. To główny podejrzany. Można spytać, mają złoto, po co obniżają ceny? Bo wciąż kupują. W końcu będą dążyć do windowania cen powyżej 10 tysięcy za uncję, ale jeszcze nie teraz. Bo chcą dorównać Stanom Zjednoczonym. Kupili tysiące ton, ale jeszcze im brakuje, by osiągnąć amerykański stosunek złota do PKB. Albo gromadząc 8 tysięcy ton, albo proporcjonalnie. W każdym razie gonią USA. Nie każdy weteran rynku uważa, że ceny złota są obiektem rządowych manipulacji. Argumenty, jakie wysuwają, łatwo zrozumieć, a trudno obalić. Każdy rynek finansowy czasem ulega manipulacji. W odróżnieniu od kolegów, na rynku złota dostrzegłem podnoszenie cen, gdy było to łatwiejsze. Długoterminowa manipulacja wymaga spisku nierealnych rozmiarów, w którym amerykański rząd, Komisja Trójstronna i Międzynarodowy Żydowski Spisek, czymkolwiek by był, manipulowaliby złotem przez 30 lat. Amerykański rząd nie potrafi edukować dzieci, dostarczać poczty, przegrał wojnę z narkotykami i biedą, wojnę w Wietnamie i Afganistanie. Jak miałby zorganizować szeroko zakrojoną manipulację, skoro nie radzi sobie z własnymi kampaniami? Większość rządów w końcu manipuluje cenami złota, by chronić swoją władzę. Nigdy nie widziałem twardych dowodów. W naturze złota leży to, że nie może się równać z innymi aktywami w bańce kredytowej. Rezerwa federalna nie musi obniżać jego ceny. Inne ceny rosną w porównaniu do złota, a gdy bańka pęka, spadają w porównaniu do złota. To naturalne. Tak jest od 40 lat. Przed 2008 rokiem nominalna cena złota rosła, ale spadała w porównaniu do innych towarów. W wartościach bezwzględnych radziło sobie źle. Gdy w 2008 roku bańka pękła, radziło sobie świetnie. Później Bernanke zdołał stworzyć większą bańkę. Nic dziwnego, że złoto radziło sobie źle. Czy rząd obniżał ceny? Możliwe, ale taka teoria jest zbędna. Skąd ważność obniżania cen i co by się stało, gdyby zdemaskowano manipulatorów? W 2018 roku grupę graczy na rynkach kruszców ukarano grzywną za próbę manipulacji powszechną praktykę od lat. Udowodnienie tego i wcześniejszych procederów nie wpłynęło znacząco na ceny. Każda machinacja na rynku złota ostatecznie dobiega końca, co przynosi daleko idące konsekwencje. Manipulacje w końcu zawodzą. London Gold Pool upadł w 1968. Gdy rząd USA i MFW sprzedały 1700 ton złota, ceny i tak wzrosły. W latach 90. zmusiliśmy Wielką Brytanię do sprzedaży ponad połowy złota, a później Szwajcarię sprzedała 2000 ton. Problem w tym, że kończą się frajerzy. Pewnego dnia właściciele papierowego złota
Zrozumieją, że dostawa nigdy nie przyjdzie, bo u jego podstaw nie leży prawdziwe. Usiądą nad tym kawałkiem papieru, a COMEX czy banki rynku złota nie wywiążą się ze zobowiązań. Wówczas złoto będzie niedostępne. Jego cena podskoczy i bardzo trudno będzie je kupić. Najważniejszą lekcją historii jest to, że rynek jest silniejszy niż rządy. Kiedy bańka pęknie, dzisiejsze manipulacje, jeśli istnieją, nie odniosą żadnego skutku. Obok teorii spiskowych i machinacji, historie złota wypełniają opowieści o tym, ile znaczy ono dla ludzkości oraz jak bardzo starano się je chronić czy posiąść. And the sometimes deadly lengths people will go to in order to possess it. W 1939 roku, gdy wojska niemieckie maszerowały na Wielką Brytanię, rząd nakazał obywatelom rejestrację złota. 7 października HMS Emerald wyruszył z Plymouth do Halifax w Nowej Szkocji z milionami funtów sztabek w ramach zapłaty dla Amerykanów za materiały wojenne. Rok później, gdy alianci toczyli zażarty bój na północnym Atlantyku, premier Churchill uruchomił nadzwyczajne środki, by sięgnąć po złoto zgłoszone przez obywateli. Potajemnie przewieziono je do Szkocji, a stamtąd do Kanady. W razie najazdu Brytyjczycy zachowaliby środki na dalszą walkę. Tydzień później w drogę wyruszył konwój ze złotem o wartości 1 700 000 000, czyli dziś prawie 30 miliardów. Przebył zdradliwe morza pełne wrogich okrętów podwodnych, nie tracąc ani uncji. Był to bodaj najbardziej ryzykowny transport majątku w historii. Ta i podobne historie są dobrze udokumentowane, lecz pozostałe to legendy, którymi obrosły wspomnienia zaginionych skarbów. Jedna z nich opowiada o niesławnym japońskim generale i ukrytym skarbie, który dziś byłby wart miliardy. Krąży od 70 lat i przyciąga na Filipiny poszukiwaczy skarbów, chcących znaleźć miliardy rzekomo zrabowane w całej Azji Południowo-Wschodniej przez generała Tomoyukiego Yamashite, tygrysa Malajów. Jego wojska kradły złoto z bankowych skarbców, magazynów i sklepów w Azji, by sfinansować działania wojenne Japonii. Złoto dotarło na Filipiny w drodze do Singapuru, skąd miało trafić do Japonii, ale wojna na Pacyfiku i dominacja amerykańskiej floty udaremniła plan. Miało więc zostać ukryte w filipińskiej dżungli. Wiele osób znających dokładne miejsce zginęło na wojnie. Yamashite stracono za zbrodnie wojenne w 1946 roku i zabrał tajemnicę do grobu. Przez 70 lat skarbu szukały setki śmiałków. Rogelio Rojas oskarżył byłego prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa o jego kradzież. Ale kolejni nadal prosili miejscowe Muzeum Narodowe o pozwolenie na poszukiwanie. Sąd przyznał Rojasowi 40,5 miliarda dolarów rekompensaty, z czego po apelacji otrzymał 13 milionów. Zmarł jednak w tajemniczych okolicznościach dzień przed rozprawą i nie doczekał wyroku. Sąd orzekł, że znalazł skarb, ale niekoniecznie skarb Yamashity. To wystarczyło, by kolejni śmiałkowie napływali do Manili. Podobne barwne historie kontrastują z szarą teraźniejszością, w której rosnąca zależność od długu, by utrzymać trzeszczący w szwach system finansowy, grozi zawaleniem znanego nam finansowego świata. W pierwszym odcinku mówiliśmy o działaniu systemu waluty złotej i jego końcu w 1971 roku. Czy da się do niego wrócić? Co znaczyłoby dziś przywrócenie dyscypliny finansowej? I co w tej koncepcji budzi tyle sporów?
Wspierają się ci, którzy lubią dług, rządy, banki, ludzie lubiący żyć ponad stan. Dla nich to źródło sporów, bo złoto uniemożliwia pożyczanie więcej, niż możemy zwrócić. W przypadku waluty fiducjarnej można pożyczać bez limitu i wydrukować pieniądze, by je zwrócić. To złe dla ludzi, którzy zarabiają, produkując dodatkowe pieniądze, banków, bankowości opartej na systemach cząstkowych, banków centralnych czy rządów, które lubią płacić za wojny wydrukowanymi papierkami, ale dobre dla oszczędnych, którzy odkładają na emeryturę i chcą, by pieniądze miały tę samą siłę nabywczą. Powrót do jakiejkolwiek formy systemu waluty złotej budzi antypatię. On nie pozwala prowadzić wojen, kiedy się chce, obiecywać refundacji leków, kiedy się chce, czyli robić tego, co trzyma ludzi w Waszyngtonie czy na czele innych krajów. Biorąc pod uwagę, jak przez ostatnie dziesięciolecia rozwijał się system finansowy, tylko Stany Zjednoczone cieszą się takimi przywilejami. Tak jest zbudowany system. W innych krajach istnieją władze, które przez długi czas nie liczyły się dla Stanów Zjednoczonych. Stąd tak wielka antypatia establishmentu wobec systemu waluty złotej. Co ciekawe, gdy w bankach centralnych mówi się o systemie waluty złotej, panuje zrozumienie jego zalet, ale twierdzi się, że koszty są zbyt wysokie. Rząd nie może manipulować gospodarką, powstają kryzysy, wysokie bezrobocie i rząd nie może działać, nie może stabilizować cen. To obłęd, bo bańki XIX i XX wieku tworzył nie system waluty złotej, tylko system bankowy wadliwy z natury. Bańki pękają, a on się załamuje. To nie ma nic wspólnego ze złotem. Standard waluty złotej się skończył, a bańki istnieją i to jeszcze gorsze. To stabilizacja powoduje problem. Podczas kryzysu lat 30. Hayek napisał, że stabilizowanie lat 20. stworzyło problem. Rynek się nie oczyszczał, bo windowano ceny. Bańki tworzyło nie złoto, lecz system bankowy. To dziwaczne, że Bernanke oskarża złoto o problemy banków, którymi zarządzał on, a którymi teraz zarządza Yellen. Nie ma na świecie tyle złota, by utrzymać ten system, chyba że ustali się na nowo cenę złota. 35 tysięcy za uncję? Argumentem za byłoby narzucenie, szczególnie bankom centralnym, dyscypliny w zakresie zwiększania podaży pieniądza. Podejrzewam, że kiedyś nastąpi przywrócenie równowagi. Reset to ładne słowo. Sądzę, że w najbliższych latach pojawi się coś nowego, co może częściowo powiązać złoto papierowe ze złotem albo czymś innym, czego nie można dodrukować. Tego się nie dodrukuje. Złoto nazywane przez Johna Maynarda Keynesa barbarzyńskim reliktem jest najstarszym znanym środkiem wymiany. Czy po resecie utrzyma pozycję, jaką zajmowało w systemie finansowym? Pojawienie się kryptowalut, w tym bitcoina, wywołało dyskusję o przyszłości złota. Wielu twierdzi, że stanie się zbędne, to jednak mało prawdopodobne. Czy uważam, że istnieje przestrzeń na środek wymiany, algorytm, który także usuwa potrzebę zaufania, jest jednolity i osobisty jak Bitcoin? Jak najbardziej. Czy chciałbym, by moje oszczędności były przechowywane w jednostkach, których jedyną wartością jest algorytm? Nie. Jako konsument walut chcę mieć ich wiele i chcę móc wybierać medium w różnych momentach kariery dla różnych celów w odniesieniu do życia mojego i mojej rodziny.
Bitcoin i złoto to konkurencyjne systemy wiary. W kryptowalutach fajne jest to, że nikt ich nie posiada, są demokratyczne. Dzięki rozproszonej księgowości każdy ma blok i może nabyć części łańcucha. Znaczy to, że nie można ich dodrukować. Dyscyplina jest wbudowana w system. Problem polega na tym, że nie jest środkiem wymiany i nie podoba się nadzorowi, bo zagraża pozycji gotówki. Złoto to inny system wiary. Skąd wiadomo, że to jest warte 31 tysięcy? Tak się umówiliśmy. Setki tysięcy ludzi chcą kupić za mniej i sprzedać za więcej, co oznacza ogromną wagę sporu o oferowaną cenę. Zmiana percepcji ze względu na politykę zmieni liczbę ludzi i cena zostanie zatwierdzona przewagą handlujących. Nie sądzę, by rządy to wprowadziły. Widzę tylko jeden sposób, w jaki złoto może się pojawić w systemie finansowym. Kryptowaluty to fascynujący przykład. To może być tylko powtórne wprowadzenie wywołane przez rynek. To dają kryptowaluty. Nie potrzebujemy banków centralnych do rozliczeń międzynarodowych. Nie potrzebujemy wielkich instytucji bankowych, by handlować. Możemy to dziś zrobić przez telefon, dzięki kryptowalutom. Sądzę, że czeka na nas znacznie efektywniejsza waluta, obejmująca kryptowalutę w twoim telefonie, którą możesz płacić wszystkim na świecie, ponosząc zerowe koszty, mająca za podbudowę zaksięgowaną pozycję, którą jest złoto w skarbcu w Singapurze, Szwajcarii, albo innym miejscu, z którego rząd go nie ukradnie. Cały system pieniężny jest oparty na złocie złożonym w skarbcu, jak system waluty złotej. Spodziewam się, że on się pojawi i bardzo cieszy mnie to, co oferują kryptowaluty. Nie tylko świat złota, ale cała gospodarka, która z nich powstaje. Jeśli zobaczymy rozprzestrzenianie się kryptowaluty bazującej na złocie, której ludzie ufają, będziemy świadkami wielkich zmian. Obserwujemy wspaniałe procesy, przede wszystkim dlatego, że znów dyskutujemy, czym jest pieniądz. Interesujemy się tym tematem, sprawdzamy, wspieramy się na Twitterze, na Facebooku, wszędzie. Sądzę, że to wspaniale. Waluty powinny ze sobą rywalizować. Teraz pojawiły się tokeny. Kiedy po raz pierwszy o nich usłyszałem, myślałem, że to żart. Kojarzyły mi się z pierwszą ofertą publiczną. 95% z nich to prawdopodobnie byle co. Znikną w ciągu paru lat. Ale sądzę, że Bitcoin jest stwarzany w podobny sposób jak złoto z powodu relacji zasobu do strumienia, z poziomem inflacji, który jest określony. Choć mamy do czynienia z wszechobecnymi interwencjami, spotykam wielu inteligentnych młodych ludzi, którzy widzą w nim same szanse. Podczas gdy na konferencjach sektora finansowego mówi się o podporządkowaniu, zarządzaniu ryzykiem, nowym prawodawstwie i wszędzie pełno pracy administracyjnej. Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi zaangażowanymi w kryptowaluty, widzą tylko szanse. Cieszą ich innowacje. Bardzo mi się to podoba. Wielu branżom, szczególnie bankowości, to przeszkodzi. Sądzę, że dla złota nie jest to konkurencja, ponieważ wiele osób, które znają się na Bitcoinie, mówi, że złoto ma się świetnie.
Charlie Morris kiedyś powiedział, że Bitcoin jest elektronicznym złotem. Podobieństw jest wiele. Wiele inicjatyw zmierza do połączenia kryptowaluty i fizycznego złota. Taka prawdopodobnie będzie przyszłość i to mnie cieszy. W świecie, który zmierza ku płatnościom pozbawionym tarć, czy jest to kryptowaluta, czy rozwiązanie wszystkich problemów związanych z opóźnieniami płatności za pomocą łańcucha bloków, jest dla mnie oczywiste, że zmierzamy do jednostki, której można używać wszędzie. Co się może stać, jeśli ludzie odpowiednio do tego podejdą? Pewnie nie będzie to ulubione rozwiązanie USA, ale złoto tradycyjnie odgrywa rolę pieniądza ludu, nie zaś papieru będącego pieniądzem państwa i korporacji. Gdy jego cena się ujawni, gdy ludzie przypomną sobie, ile jest warte, jaka od zawsze jest jego rola i że można do niej wrócić, jako masa stanie się nieciekawe. Dlatego kryptowaluty zamienią się w przekazywanie złota i srebra w łańcuchu bloków. Kryptowaluty muszą się sprawdzić w kryzysie. Złoto przetrwało bez szwanku każdą panikę na rynku. W 2008 jego cena spadła, ale zapewniało płynność na pozbawionych jej rynkach. Gdy rynki się ustabilizowały, cena złota podskoczyła. Ale jak się zachowa podczas kolejnego kryzysu? Sądzę, że bardzo trudno spekulować, co się stanie ze złotem i w jaki sposób, ale można stwierdzić, że złoto koreluje odwrotnie proporcjonalnie z zaufaniem do systemu finansowego. Fakt, że jest niezależne od rządów, od systemu bankowego, a przy tym rzadkie, przydaje mu potencjalnie ogromnej wartości. Nie sądzę, by przydarzył się drugi 2008 rok. Wydarzy się coś innego. Sądzę, że to nie będzie takie samo, bo problem, który się wtedy ujawnił, czyli nadmierne zadłużenie i dźwignia finansowa, wejdzie na wyższy poziom. To, co było prywatnym kryzysem zadłużenia, powróci jako kryzys zadłużenia państwowego, a to zupełnie inna rzecz. Which is a completely different animal with very different parameters. So whereas wiele osób mówi mi, że system bankowy jest bezpieczniejszy ze względu na niższy poziom dźwigni i mniejszą rehypotekację. Możliwe, ale co jeśli waluta się zdewaluuje? To może się stać z dnia na dzień, inaczej niż w 2008 roku. Wiemy, że długów ani niesfinansowanych zobowiązań nie da się spłacić w rozumieniu siły nabywczej. Pozostaje pytanie, jak to rozwiązać. Istnieje kilka sposobów. Przez inflację lub deflację, czyli niewypłacalność. W sytuacji podobnej do tej z 2008 roku, bez względu na formę, złoto pozostałoby jednym z niewielu sposobów, by chronić majątek i siłę nabywczą. Związek człowieka ze złotem jest nie tylko finansowy. Historia zna osobiste opowieści o roli złota w przechowywaniu bogactw, ochronie przed rządową konfiskatą przez inflację i dewaluację, oraz jako ubezpieczenie, które odmienia życie właścicieli. Znam osobę, która wychowała się w Wietnamie. Jej ojciec był tłumaczem amerykańskiego wojska, ale po wojnie nie mogli z nim wyjechać. Pozostawieni na miejscu padli ofiarą komunistów. W tej 14-osobowej rodzinie jeden z wujów był dentystą, który przez 10 lat zdołał zgromadzić pewną ilość złota.
Pod koniec lat 80. mogli zapłacić 7 uncji złota za osobę, w sumie około 100 uncji, by zdobyć 14 miejsc w łodzi, która w nocy wypływała z Sajgonu. Skończyło się paliwo, dryfowali po morzu, aż trafili na wybrzeże Malezji. Przez 2 lata mieszkali w obozie dla przesiedleńców. W końcu przedostali się do Singapuru. Ojciec mógł przedstawić w ambasadzie amerykańskiej dowód, że był tłumaczem wojska, i cała rodzina dostała wizy do USA. Ci ludzie zostali uratowani. Wystarczyło 7 uncji złota na osobę w 14-osobowej rodzinie. To najlepszy przykład, że złoto może stanowić plan B. Of gold being plan B, as I can come up with. A couple years ago, I was at a wedding. Kiedyś na weselu znajomi Rosjanie i Ukraińcy, imigranci, którzy są dziś obywatelami amerykańskimi, opowiedzieli mi, co się działo w latach 90. w Rosji. Mówili o kobiecie, której ojciec był lekarzem na ukraińskiej wsi. Opowiadała, że mieli w banku oszczędności i byli najbogatszą rodziną w okolicy. Stać ich było na 5 samochodów, co dla tej wsi najwidoczniej oznaczało zamożność. Wtedy na 2 tygodnie zamknięto banki, a gdy je otwarto, pieniądze wystarczały na żywność przez miesiąc. Jej mąż powiedział, że oszczędzał na motocykl. Zebrał odpowiednią kwotę, ale ojciec nie pozwolił mu go kupić. 2 tygodnie później wystarczyła na karton papierosów. Spytałem, jak sobie poradziło złoto. Roześmiali się i powiedzieli, że kto miał biżuterię, miał się świetnie. Uwielbiam historię o tym, jak Francuzi przemycali złoto z Francji do Kanady i innych krajów, gdy wkroczyli Niemcy. To wspaniała opowieść. Powinien powstać o tym film. Jest świetny. Podzielili rezerwy złota na małe części i wywozili na furmankach i kutrach, ewakuując z kraju majątek narodowy. Uciekali przed nadchodzącą armią. To historia prawdziwie śmiałego czynu. Fantastyczna. Słyszałem historię o Związku Radzieckim, gdzie posiadanie złota było zabronione. Można było iść za to do więzienia, ale wolno było mieć obrączki ślubne. Pewien spryciarz miał ich 50. Co miesiąc czy co kilka miesięcy dawało mu to wielką siłę nabywczą. To jasno pokazuje, że powinno się mieć choć trochę złota. Złoto jest pierwiastkiem, lecz stanowi także temat odwiecznych, zażartych dyskusji. Opowiedzieliśmy, dlaczego złoto było pieniądzem przez tysiąclecia, dlaczego jest warte ponad $1000 za uncję, jak się nim handluje i jakie miejsce zajmuje dziś w systemie finansowym. Celem nie było przekonywanie, lecz wyjaśnienie źródeł ludzkiej fascynacji i faktu, że wciąż powszechnie uznaje się je za pieniądz. Mamy nadzieję, że rzuciliśmy nieco światła na związane z nim tajemnice i rolę w chronieniu bogactw. Nasza wiara bądź niewiara w złoto jako pieniądz nie ma tu znaczenia. Gold has stood the test of time. Znosiło próbę czasu, przez tysiąclecia zapewniając człowiekowi stabilny środek przechowywania wartości. Gdy waluty fiducjarne słabną z powodu długu, tylko ono daje gwarancję przetrwania. Wersja polska, platforma Kanal+. Tekst Paulina Osińska. Czytał Paweł Straszewski.